Witam w Miroyama Garage. Ostatnio wpadłem na pomysł wykonania obrotowego stołu do prezentacji. W związku z tym znalazłem parę rzeczy, jak zwykle, na złomowisku. Do tego wykorzystam tak. To jest jakaś pozostałość po szpuli od taśmy do wiązania paczek. Ze sklejki wyciąłem takie trzy krążki. To będzie ten blat tego stołu obrotowego. Tu wytoczyłem takie kółeczko napędowe. A to będzie podstawa mocująca. Dalej mamy tak, to jakiś silniczek, 12 chyba albo 6 V, z jakiegoś starego kserografu. To kółeczko pasowe. Które wykorzystam do napędu, zamocuję na osi tutaj silnika. Dalej oś napędowa, talerzyk do mocowania stołu, łożysko z takim pierścieniem oporowym, a tak jakaś tulejeczka plastikowa, śrubeczka, broczek do blokowania kółka pasowego. No i taki z oświetlenia awaryjnego akumulatorek. 6-woltowy. 1,3. Do tego jeszcze zrobię jakiś wyłączniczek. No i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. W pierwszej kolejności przygotuję blat roboczy, do którego przymocuję kółko pasowe. Do kółka pasowego przymocujemy ośkę, a której będzie łożysko i tulejka. Zatrzymujmy tutaj w ten otwór. Wybieramy sobie frezik 30. Zobaczę, jak wytrzyma samo takie podparcie. To zostawię tą tulejkę w tym miejscu. Jeżeli nie wystarczy, to wtedy dam tutaj taką podpórkę i tą tulejkę umieszczę tu po zewnętrznej stronie. Wtedy będzie dosyć mocne, ale miejmy nadzieję, że to wystarczy.
Pęzik. Zobaczymy, jak pasuje do tego koła pasowego. Obraca. Do napędu posłuży mi taki sznurek gumowy, który zgrzeje w specjalnej zgrzewarce. Najpierw zamocujemy to. To przyrząd firmy Habasit do sklejania takich paseczków gumowych. Rozgrzewamy grzałeczkę. O, jest już. I teraz tak. A, żeby to było może dobrze widać. Roztapiamy. Pach. Oczekujemy chwilę. O. I mamy pasek. Ładnie. Sklejamy teraz tą nadlewkę nożykiem. Ładnie obcinamy. O. I tym sposobem mamy pasek napędowy. Tu mamy kanałek. Ten kanałek ładnie nam wchodzi pasek. No i tu powinno nam wystarczyć tego. Mam trochę rozładowany akumulator. Się kręci. Młoteczek.
stosuję taki mikrowyłączniczek. Akumulatorek przymocowany, wszystko sztywno. Teraz możemy podłączyć.